Kolejno tutaj. Zlot, kurde, policyjny. Mega fajne to jest. Dobra, rozstawiliście się już, czy jeszcze nie? Chyba już. Ile tu jest osób? 3, 2, 1. Puszczam gaz. Mati, proszę bardzo. Czekaj, tu chyba orzeł był obok. Mati, jesteś ścigany. Nie, tu Szymon był, okej. Mati, rób furę sobie pościgową, czy uciekinierską. Pamiętaj, klasa B maksymalnie. I teraz zbieramy się, wiecie gdzie? Zbieramy się w innym miejscu. Cel będzie dokładnie taki sam. Cel będzie dokładnie taki sam, czyli na szczycie wulkanu. Myślę, że tu jest najciekawiej przy tym podjeździe. I też trzeba wjechać do tej małej wody. A startować sobie będziemy, myślę, że z tego mostu gdzieś sobie wystartujemy. O, gdzieś tutaj, gdzieś w tym miejscu, nie? Ja sobie idę zrobić inną furę. Może teraz zrobię sobie Audi RS6? Coś takiego? Jak to napisać? Police Lights Carlis. Zobaczmy. Dobra, więc tak. RS6 Avant. GTS M4. Veyron. Trochę za szybki Veyron będzie. Ford Bronco? O, ciekawe. Ford Bronco może być dobry. Okej, okay, Ford Bronco. Aventador to nie. SLS, Unimog, Lancer i Golf R. Golfa R miałem, to teraz może wezmę sobie Forda Bronco, zrobię. O, o, to będzie to. Ford Bronco, gdzie to jest? W klasie B nawet zrobiony. A, kupię sobie nowego. Tego mam jakoś tam przygotowanego. Ale tych marek jest, kurde, nie mogę Forda znaleźć. Bronco jest super, no i będę musiał na sekwencję chyba ustawić sobie skrzynię. No, zobaczymy zaraz. Offroad. Czekaj, to od razu sobie malowanie wybierzemy, super. Pyk. Tak, mam koszulkę do bicia żony. Dzisiaj wyjątkowo. Nie mogę mówić takich rzeczy na Twitchu, bo tutaj moderatorzy mogą nie czaić tego żartu polskiego. Ale moja kobieta też mówi, że mam koszulkę do bicia żony. Także jest git. Oj, tu mamy taki kozacki zderzak, muszę mieć ten zderzak. Ooo, dawaj, bierzemy go. Patrz, ale wygląda, ej, fajnie wygląda. 55 tysięcy kredytów, o matko bosko. Dobra. No a na asfalcie będzie mi ciężko, ale no. Teraz zobaczymy. O, bez dachu mam opcję. Ciekawe, dlaczego się od razu bez dachu ustawiło. Dziwne, nie? Dobra, cofamy. I tak, garaż, samochody, upgrades, tuning. Patrz na to, ja to muszę mieć ze samochodu policyjnego. To możemy sobie zostawić. I co, są te kruty? Są nawet bez dachu, ale sztos. Czekaj, to jest street. To jest chyba niebieskie. Nie mogę zobaczyć, czy to jest niebieskie, czy nie. Dobra, to są niebieskie. Ale fajnie wygląda, człowieku. Superowo. Nawet jak on będzie wolniejszy z tymi wszystkimi dodatkami, chcę to. Dobra. Bierzemy. Fajnie wygląda, zobacz. On to powinien być samochód policyjny. W klasie C jest w standardzie. Hamulce musimy tutaj dobre dać. Do samochodu policyjnego muszą być. Dam sobie klatkę bezpieczeństwa. Nic ona tu nie robi. Dawaj to, to będzie dobre. Wolno sący zrobimy. Będzie czad. Zmień opony, bo słabo będzie. No właśnie tak myślę, że może być kiepsko. Dobra, chłopaki, startujemy sobie z... O, idealnie, ustawiliście się już tutaj, tak? Z tego miejsca. Tak, słyszałem, że zmienili fizykę w Fordzie. Ponoć jest lipa. Ponoć jest lipa z niektórymi sprawami. O kurde, jaka blokada drogowa się zrobiła. Proszę bardzo, pojawił się Jaguar klasyczny. What's up, homie? Ja nie wiem, jak ty, Bartek, dogonisz tym Unimogiem samochód, który będzie uciekał, bo teraz będzie przed nami uciekać. To jest chyba Celica. To będzie ciekawe. To będzie, kurde, ciekawe. Robimy foto standardowo, tak jak wcześniej. Czyli zrobimy sobie foto, że niby Celica ucieka, a policja jest z tyłu. Dobra, Celica kawałek do przodu podjedź. I policja tak mniej więcej z tyłu, wiecie, no, bez spiny. Jeszcze do przodu trochę Celica. To będzie wyglądać. Okej, okay, coś takiego, jeszcze kawałek do przodu, policja. I... Dobra, robimy foto, zobaczmy jak to wygląda. No tam jakieś autobusy, jakieś coś, ty. O, ale fajnie to wygląda. Jako BM-ka policyjna. No pamiętajcie, no nie musicie brać samochodu z kogo. Ty, ale ten, patrzcie jak ten Unimog tam wygląda. Na tle tych wszystkich samochodów, nie? Patrzcie jaki on jest ogromny, teraz to dopiero widać. Przecież ta BM-ka, to takie dwie BM-ki mogłyby wjechać do tego Unimoga. Do środka, no nie?
To jest taki przenośny garaż chyba do tuningu, ten Unimog. Słuchaj, Mati, tak? Mati, dobrze pamiętam, Mati. Mati i Selika, ruszaj, kiedy będziesz gotowy. Ja odliczam w momencie, kiedy ty ruszysz. Zacznę odliczać od 5 w dół i my ruszymy po 5 sekundach. 5, 4, 3, 2, 1, start! A, niewielkie są opóźnienia na streamie, nie? Sztos. Ej, podoba mi się ten Bronco strasznie. Łop! Unimog na dwóch kołach! Ekstra. Tak, zmienili ponoć tą właśnie fizykę w grze. I teraz niektóre samochody, jak przed aktualizacją, nie jeździły na dwóch kołach, tak po aktualizacji czasami na zakrętach już jeżdżą na tych dwóch kołach. Tutaj ziombel, jaki skrót! Ale spoko, policja interwencyjna poradzi sobie z tym problemem. Bardzo dobrze. Tak, przydałoby się też, żeby uciekinier sobie włączał obrażenia, to by było najlepsze, no nie? Tylko, no właśnie, musielibyśmy sobie tak zaufać trochę. Że na pewno, jak wiecie co, jak wy będziecie mnie ścigać, to ja sobie włączę uszkodzenia. To będziecie widać, że to włączyłem i że samochód mój się faktycznie niszczy. Może jakoś na zegarach gdzieś tutaj telemetrię sobie włączę i będzie widać uszkodzenia, na przykład nawet auto, jak ktoś tam gdzieś uderzy. A te uszkodzenia naprawdę są solidne. Nawet jak ktoś, nawet jak podczas tych, wiesz, obrażeń symulacyjnych uderzysz o jakiś płotek, który się niszczy, to też masz jakieś tam obrażenia dodatkowe. Kurde, nie wiem, czy go dogonię. Mój Bronco się w sumie nadaje do offroadów, bo on, powiem wam, tak samo jedzie po asfalcie, jak i po offroadzie. Chlebcik gdzieś tam pocisnął. Mati po offroadach się nie patyczkuje. Staraj się, Mati, tak mniej więcej po drogach. Że to jest ciężko, jak 17 samochodów w ciebie się wdupcza. Mamy go, mamy go. O kurde. Się wywrócił na dach. Nie ma. O kurde, tu nie można przejechać przez wodę. O kurde. Ej, i co, i teraz powinniśmy go złapać? O, bo on się w sumie zresetował, nie? Wszyscy kręcą w kółko. Ej, dokładnie, to jest taki Fall Guys teraz. Policyjne. Ale powiem wam, że jeśli chodzi o Fall Guys, to też w tygodniu sobie pogramy w Fall Guysy. Także pobierajcie sobie na Epiku, jest za darmo Fall Guys. Pobierajcie sobie i gramy. Unimog się rozwalił na dach. Wysprzęglił się, ekstra. Czy co live jest inny klub? Nie, my bardzo rzadko zmieniamy klub tak naprawdę. Ostatnio zrobiłem nowy klub ze względu na to, że ten jest teraz publiczny i łatwiej go wyszukać, a wcześniej był prywatny, taki jakiś utworzyłem. Kurde, gdzie on pojechał? Jakie uniki tu stosuje? To powinno być tak, nie? Że jak Mati wjechał do wody i się zresetował, to też powinno być tak, że no koniec, no chłopie, no wjechałeś do wody, to po tobie, nie? Ale spoko, no dzisiaj robimy taki próbny pościg, a na następny zlot zrobimy sobie aktualizację różnych zasad, nie? Gdzie on tam pojechał? Nieustraszony! Mam go! Ow! Manewry stosuje w tej akurze. To jest akura? To jest chyba Selika. O, gdzie on jest? Tam, dobra. Do przodu, do przodu, do przodu, gaz, gaz, gaz. No, w końcu się ochłodziło, można normalne streamy odpalać. Ten się tu rozwalił. O, te drzewa są okropne, niestety. O. Cofaj, cofaj, Bronco. To jest akura? Ale Selika też ma takie okrągłe te, no, z przodu światła. Mati chyba się już podał, on już nawet w ogóle żadnej drogi nie szuka. Jedzie na oślep przez offroad. Co ty, Mati? Miałeś się drogi, że ten trzymać. Zaraz cię na tych offroadach złapiemy i będzie tyle z tego.
O, są skały, o skały dawajcie go, dawajcie go o skały. Tutaj mogłem przyspieszyć mocno. Dawaj go tutaj. Mamy go, kurde, nie wiem. Musimy jakieś odliczanie. Jest ekstra! Mamy go! Mamy go! Jest złapany! Ale super! Dobra, Mati, złapaliśmy cię! Nie ma, że uciekłeś! Musimy zrobić tak, że jakieś odliczanie musimy zrobić, nie? Jak Mati zostanie złapany, czyli ten uciekinier. Tutaj udało mu się jakoś rozepchać, no bo wiadomo, że to jest Forza, no nie? Tutaj łatwo jest się tak porozpychać. No ale musimy zrobić jeszcze jeden taki pościg, wiecie? Fajne to było, nie? Mati już się w pewnym momencie poddał, jechał przez to offroad, byle jak. Wiecie, możecie też nie uczestniczyć w losowaniu, możemy zrobić tak, że możecie być zupełnie poza losowaniem i wtedy będziecie na pewno policjantami, nie? Ale myślę, że uciekać jest chyba najfajniej, jak myślicie?